Wczoraj, kiedy robiłem zakupy do tego odcinka, nie mogłem się doczekać momentu jego nagrania, a dziś mam lekką tremę. Coś jak takie uczucie przed urodzinami, bo wszystkie pomysły i sztuczki, które wam dziś pokażę, będą dotyczyć sera. A tak się składa, że bardzo lubię ser, a najlepszym przyjacielem sera jest mięsko. Więc jego też mamy całkiem sporo. Szykuje nam się najsmaczniejszy do tej pory odcinek na kanale, więc jeżeli ser płynie również w waszych żyłach, pamiętajcie o tym, zostawić tutaj łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. A jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, to możecie podrzucać pomysły i propozycje w komentarzach. A jak szukacie gier w najlepszych cenach, to standardowo zapraszam do linku w opisie na g2way.com. A teraz jemy serek i zaczynamy! Tak się składa, że w studio nie mamy kuchni, ale to nic, bo wcale jej nie potrzebujemy. Bo wszystkie pomysły i sztuczki, które wam dziś pokażę, oprócz tego, że będą bardzo smaczne, to będą również bardzo proste w wykonaniu, więc po dzisiejszym odcinku każdy z was będzie mógł je powtórzyć na własną rękę. A jak już o pomysłach i sztuczkach mowa, to pomysł numer jeden. Potrzebne nam będą tarka do sera, dwie szklane miseczki, talerz, nóż, widelec, deska do krojenia, szczypiorek, ser cheddar, ser mozzarella, sos barbecue i Doritosy, albo coś podobnego, oraz mikrofalówka, bo to właśnie w niej zapieczemy to, co teraz wykonamy. Zaczynamy od mozzarelli i od tego, by do jednej z misek zetrzeć jej trochę na bocznej tarce. Tyle powinno wystarczyć. Tą miskę możemy odłożyć sobie na bok, na jej miejsce bierzemy drugą i do niej ucieramy trochę cheddara. Może być tym razem na grubszej tarce. Tyle powinno wystarczyć. Tarka nie będzie nam już potrzebna, na jej miejsce bierzemy sobie miseczkę z wcześniej przygotowanym serem mozzarella. I tutaj właśnie dodajemy trochę sosu barbecue. Tyle wystarczy. Teraz mieszamy go dokładnie z serem i otrzymujemy coś takiego. Teraz siekamy sobie trochę szczypiorku, resztę chowamy, tackę możemy na chwilę odstawić i na warsztat bierzemy talerz i nasze Doritosy. Pokrywamy w miarę równomiernie powierzchnię talerza. Sprawdzamy, czy są dobre. Mhm, dobre. Teraz układamy je sobie tak, by zostało nam trochę przestrzeni w środku. No i teraz zaczynamy nakładanie składników. Zaczynamy od naszej mozzarelli z barbecue. A, w sumie mam rękawiczki, więc w ten sposób będzie łatwiej. I powinno to wyglądać mniej więcej tak. Następnie obsypujemy sobie całość gęsto cheddarem. Teraz pozostaje nam jeszcze zielona cebulka. I nasza serowo-naczosowa przekąska jest już prawie gotowa. Jak na razie w stanie surowym, więc włóżmy ją do mikrofali na jakieś 3 do 6 minut. Pachnie przepięknie, wygląda równie dobrze, więc teraz wyciągnijmy i spróbujmy, co nam wyszło. No i co? Co sądzicie tak wizualnie? Bo jak dla mnie, wizualnie 10 na 10. Mam nadzieję, że tak samo dobrze smakuje, jak wygląda. Tutaj miało zostać nam co prawda troszeczkę więcej miejsca, które sobie zrobię teraz widelcem. To chyba przez to, że przesadziłem trochę z serem. Nie, nie, nie. Z serem nie da się przesadzić. Sera nigdy nie jest za dużo. W każdym razie, to miejsce ma posłużyć nam za miejsce na naszego dipa. Ketchup, serowa salsa, zwykła salsa, co kto lubi. Spróbujmy. Wow, ale ten ser się epicko ciągnie. Czy wy to widzicie? Dobra, trzeba to zjeść. To jest chyba najlepsza rzecz, jaką jadłem w tym miesiącu. Naczosy są dalej chrupkie, ser epicko się ciągnie, zielona cebulka dodaje smaku i ten sos barbecue, powiem wam, że na początku trochę się go bałem, ale naprawdę... Czekajcie, jeszcze trochę zjem. Dla mnie smak jest naprawdę epicki i polecam każdemu z was spróbować, bo warto. Przepis, pomysł, sztuczkę, nieważne co, uważam za zaliczone i przepyszne. Jak to mawia stare chińskie przysłowie, tam gdzie jest ser, muszą być też tosty. Dlatego teraz zrobimy nietypowe, nadziewane w środku, przepyszne tosty francuskie i to z patelni, a nie z mikrofali, tak jak wcześniej. A potrzebne nam będą ser i szynka w plastrach, jajka, mleko, chleb tostowy, sól i pieprz i coś do smażenia, na przykład olej. I oczywiście będą też potrzebne podstawowe naczynia i przybory kuchenne. Zrobimy sobie dwa, więc zaczynamy od tego, by wyjąć 4 kromki chleba. Następnie obkrawamy z nich skórki dokładnie z każdej strony dookoła i wychodzi nam coś takiego. Skórki można dać ptaszkom albo wysuszyć na sucharki do zupy, bo tutaj nie będą nam już potrzebne. Teraz bierzemy 2 plasterki sera, 2 plasterki szynki i kroimy je, ale na takie kwadraciki, które bez problemu zmieszczą nam się w chlebku, a dookoła zostaje nam jeszcze sporo miejsca. Teraz nakładamy tu trochę sera, następnie tu trochę szynki i tu trochę szynki, a potem jeszcze raz przykrywamy to serem i powstaje nam coś takiego. Teraz czas na bardzo ważną czynność. Chodzi o to, by zamknąć kromki, a następnie zgniatać je palcami wzdłuż krawędzi, w taki sposób, by wszystko nam się ładnie zamknęło. W internecie wyglądało to prościej. Się nie chce zamknąć teraz. I na drugim próbujemy zrobić to samo. No i już teraz mogę wam powiedzieć, że dość ciężko zamknąć to do końca, ale damy sobie jakoś radę. Chyba. Kolejny krok. Bierzemy sobie miseczkę, wbijamy do niej jedno jajko i następnie drugie jajko. Teraz dodajemy tu trochę mleka, sól
pieprz, a następnie wszystko ładnie roztrzepujemy. W międzyczasie można zacząć nagrzewać patelnię i nalać na nią trochę oleju. I gdy poczujemy nad patelnią, że zaczyna powoli nabierać temperatury, możemy przejść do zanurzania naszych tostów. Ważne jest to, by nie wyleciały nam ze środka składniki, więc trzeba uważać. Może teraz uda mi się je zamknąć. O, nawet, no. Jeden namoczony, więc cyk na patelnię. I teraz drugi, też namoczony, i jego również można wrzucić na patelnię. A teraz czekamy, aż podsmażą się z każdej ze stron. Zerknijmy, jak to wygląda od spodu. O, powoli zaczynają się przypiekać, ale dajmy im jeszcze moment. Chcę, żeby były takie, wiecie, mega chrupiące i ciągnące w środku. Zobaczymy, czy się uda. Okej, żeby ich nie przypalić, obróćmy je teraz na drugą stronę. Najwyżej damy je tam jeszcze na chwilę z powrotem. O, ale to ładnie wygląda od dołu. To jajko z mlekiem, co mogę powiedzieć, robi robotę. Zobaczcie sami. Okej, sprawdźmy jeszcze raz. I wygląda na to, że nasze tosty są już gotowe. I cyk. Pierwszy i cyk. Drugi tościk. Patrzcie na to. Bardzo ładnie zrobił się w środeczku. Dokładnie o coś takiego chodziło. Boże, to jest wspaniałe. Czuję, jakbym jadł dobro w czystej postaci. To jest przepyszne, naprawdę genialne. Dostałem ode mnie oficjalnie order pago. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo... Nic tylko jeść. Dzięki jajku z naszej mieszanki uzyskaliśmy szybko, ładną, piękną, chrupiącą, brązową fakturę, a dzięki mleku, które nasączyło naszego tosta, w środku jest on miękki, a ser bardzo ładnie się rozpuścił, łapiąc przy tym temperaturę. A sól i pieprz oczywiście do smaku. Poezja. Okej, przyszła pora na najbardziej nietypowy przepis tego odcinka, dlatego że spróbujemy zrobić mini pizzę na bazie chipsów duszków. I to podobno działa i podobno jest całkiem niezłe. W sumie nie dowiemy się, dopóki nie przetestujemy. Więc potrzebne nam będą chipsy duszki, przecier pomidorowy lub ketchup, starty ser, 3 jajka, 2 formy na muffinki i coś na górę, na przykład korniszony, salami, czy też parmezan, który swoją drogą bardzo lubię. Zaczynamy od tego, by lekko otworzyć opakowanie i delikatnie upuścić chipsy w powietrze, a następnie porządnie je pognieść. Musimy je zgnieść dosłownie na proszek, bo to właśnie z tego proszku zrobimy nasze ciasto. I wyszło nam coś takiego. Myślę, że można to jeszcze trochę zgnieść. Okej, zdecydowanie lepiej. To powinno wystarczyć. Teraz przechodzimy do tej dziwnej części, bo do środka musimy wpić jajka. W teorii 3, ale ja zacznę od 2. I wow, cyk, jedno jajeczko, cyk, drugie jajeczko. Teraz trzeba to porządnie zmiksować. Może po prostu to wygniotę. Chyba jednak trzecie się jeszcze przyda. Okej, wszystko ładnie zrobione. Mamy w miarę jednolitą masę, którą teraz musimy przelać do naszych muffinków. W tym celu zaciskamy chipsy od góry, ucinamy sobie na przykład nożem czubek od dołu. No i teraz to powinno zadziałać trochę jak takie lane ciasto. Wow! Ej, szczerze? Nie wygląda to na ten moment źle. Więc zalewamy sobie dół muffinka, tak mniej więcej 1/3 do połowy. I w drugim robimy to samo. Teraz czas na koncentrat pomidorowy lub ketchup, zależy czy lubicie mocniejszy czy słabszy smak. Można też dać trochę tego, trochę tego. Ja zrobię właśnie tak. Czyli troszeczkę koncentratu, który ma dość, tak jak mówiłem, intensywny smak, więc trzeba z nim uważać, żeby nie przesadzić. Troszkę ketchupu. Teraz dorzucamy trochę sera. A teraz wrzucamy nasze dowolnie dobrane pizzowe składniki. Byle nie ananasa. Ananasa nie można, nie? Nie można. Ani w tym przepisie, ani w żadnym, ani w ogóle w pizzy ananasa nie można. Nigdy. Nigdy. Plasterek salami tu, plasterek tu. Kurde. Żeby to otworzyć, trzeba mieć jakieś nadludzkie moce. Albo i nie. Może sposobem. O. Widzicie? Był na to lifehack. No, więc skoro już się je udało otworzyć, to wybierzmy sobie jednego i dorzućmy jakiś plasterek, czy też 2 korniszonka. A na to dajemy oczywiście jeszcze więcej sera. A jak ktoś lubi, to można sobie zetrzeć jeszcze trochę parmezanu. Wszystko już w teorii gotowe do zapieczenia, ale w praktyce można dodać jeszcze jakichś przypraw, na przykład ziół prowansarskich lub oregano. Szczypta tu i szczypta tu i jeszcze trochę oregano. No i gotowe. Można wrzucać do mikrofali albo do pieca. My akurat mamy tu mikrofalę, więc to właśnie z niej skorzystamy. I myślę, że nastawię to na jakieś 5 minut. Aha, to wiele wyjaśnia. No to co, jako że tego jeszcze dzisiaj nie mieliśmy, to zobaczmy, jak nasze pizzowe muffinki smażą się w przyspieszonym tempie. Timelapsik! No i proszę bardzo, już widać przez szybkę, jak nasz serek ładnie się rozpiekł. Mam tylko nadzieję, że ciasto na dole też się zrobiło. No to sprawdźmy. Wow! Przez te przyprawy pachnie to przepięknie. Ser na środku, au, au, au! Jak widzicie, dosłownie kipi. No i co? Powiem wam, moi drodzy, że wygląda całkiem nieźle.
Pachnie całkiem nieźle. Pytanie teraz, jak smakuje? O! Ej, lol! Lol! To się zrobiło! Patrzcie na to, to ciasto zrobiło się i wygląda całkiem nieźle, a tak nasz muffin prezentuje się w całości. Powiem wam, że wygląda lepiej niż się spodziewałem, bo moja obawa była taka, że on się po prostu rozleje po wyjęciu z foremki. A teraz sprawdźmy, jak smakuje. Pięknie ciągnący się ser. Boże, jak to epicko wygląda. Ciągnący się ser to jest piękny widok. Ej, to jest dobre! No serio, jest dobre. Myślałem tak, że zjem kawałek i powiem, no spoko, mogłoby być lepsze, ale to naprawdę jest bardzo dobre. I serio, smakuje jak pizza. Pewnie głównie dzięki przyprawom i sosowi pomidorowemu. Jak mi nie wierzycie, to spróbujcie sami, bo gwarantuję wam, że warto. Jak na razie mój ulubiony przepis z całego odcinka. A zobaczymy jeszcze co dalej. A skoro mieliśmy pizzowe babeczki z mikrofali, to teraz czas na pizzowe chłopskie pierogi z patelni. A do tego potrzebujemy ser gouda, kiełbasa, boczek, może być taki drobnosiekany, a jak chłopskie to i cebula. No i żeby były faktycznie pizzowe, potrzebujemy również pizzowego spodu do pizzy. Da się go dostać w sklepie za parę złotych jako gotowy produkt, więc nie trzeba na szczęście robić samemu. Zawczasu nalejmy sobie trochę oleju na patelnię i niech już nam się zacznie grzać. Zaczynamy od tego, by rozpakować nasz spód od pizzy i rozwinąć sobie kawałeczek. No a teraz siekamy interesujące nas składniki. W moim przypadku jest to kiełbasa, cebula, siekany boczek, no i oczywiście składnik koronny, czyli nasz piękny, żółty, smaczny ser. Gdy skończymy już układać nasze pierożki, możemy sobie ściąć ciasto mniej więcej na dwa razy większą odległość niż to, czyli tyle. Wiecie, o co mi chodzi. Teraz dodatkowo rozcinamy to na trzy paski i formujemy sobie nasze pizzowe pierogi. Nadmiar skórki można trochę obciąć i tak uformowanego pierożka wrzucamy sobie na patelnię. I robimy pozostałe dwa. A jeśli chodzi o sam proces smażenia, można to zrobić zarówno na patelni, jak i w piecu, jak i w głębokim oleju, w garnku lub frytkownicy. A teraz przestawię to bliżej kamery i timelapsik! Ja bym chciał tylko trochę zmienić swoje zdanie i powiedzieć, że w głębokim oleju byłoby lepiej, bo boki nie chcą się przypiekać i muszę to trzymać w ten sposób, żeby się usmażyło ładnie równo, a jak widzicie, olej strzela i wcale się nie poddaje, więc jeszcze chwila timelapse i miejmy nadzieję, że będzie dobre i gotowe. I że uda mi się przetrwać starcie z olejem. Okej, moi drodzy, wygląda na to, że wszystko powinno być gotowe, więc teraz odsuniemy sobie palnik i przerzućmy nasze piękne pierożki na talerz. Ła! Nie uciekaj, gdzie lecisz? Aj! Na talerz, nie na ceratkę. Pachną naprawdę epicko, czuć zapach przypieczonego boczku. No ale zobaczmy, czy faktycznie tak się stało. Rozkrójmy je. O, już widać, jak ser tu z boku wycieka. Więc w środku są naprawdę bardzo ładnie zapieczone. No, spójrzcie na to. Spójrzcie na to, poezja, poezja. Tylko pytanie, czy ciasto od pizzy nie jest surowe? Nie wygląda, ale zobaczmy. Ten zapach cebulki. Cebulka była tutaj zdecydowanie dobrym pomysłem. Polecam w ciemno. O Boże, możecie mi na chwilę zostawić sam na sam z tym? Bardzo proszę. Nie no, ale teraz tak całkiem serio, smakuje przepysznie. Mięsko w środku jest ciepłe i wysmażone, ser płynny, a ciasto bardzo, bardzo chrupiące. I jak widzicie, wygląda również epicko. Ale jeśli ktoś z was zastanawiałby się nad tym, czy zrobić coś takiego na obiad, to... No tak, no zrobić, dobre jest, serio. Spróbujcie. Teraz przygotujemy prażony ser, trochę taki jak na przykład można zjeść w Czechach czy na Słowacji, tylko że nasz prażony ser będzie na patyczkach. A potrzebne nam będą mąka pszenna, mąka pszenna, jajka, bułka tarta, ser mozzarella w dość dużej kostce, ewentualnie może być też gouda, nóż, patyczki i dużo oleju i garczek, bo tym razem zrobimy to na głębokim oleju. Zaczynamy od tego, by włączyć kuchenkę na maksa i rozgrzać nasz olej. A w czasie, gdy nasz olej się grzeje, my przygotujemy sobie nasze mozzarella sticksy, czyli po polsku patyczki mozzarellowe. Zaczynamy od tego, by otworzyć cerek, ucinamy sobie zaokrągloną część i ją można wykorzystać do czegoś innego. I teraz powstaje nam taki kwadracik, który dzielimy sobie na cztery części. Teraz wciskamy patyczki od spodu. Całkiem fajnie to wygląda. I to jeszcze na surowo. Okej, wciskamy resztę. I w tym momencie nasze serki prezentują się właśnie tak. Teraz musimy rozmyrdać jajka, tak by osiągnęły jednolitą konsystencję. A? Widzicie, jak szybko umiem? No i oczywiście panierujemy serki. Zaczynamy od mąki, następnie do jajka, a teraz wkładamy całość do bułki tartej. Jeśli chcemy, by nasza panierka była grubsza, możemy trochę zaryzykować i powtórzyć ten proces. Czyli znowu mąka, znowu jajko,
i znowu bułka tarta. No i można by tak robić w nieskończoność, ale myślę, że to w zupełności wystarczy. Zresztą zobaczcie sami, wygląda normalnie jak ze sklepu. No to co? Czas to usmażyć i zobaczyć, czy się uda. 3, 2, 1. Staram się oprzeć to tak, by nie zatopić patyczka. I powiem wam, że to będzie kwestia chwili, to już będzie gotowe. No jak na moje oko, to już jest gotowe, a minęło dosłownie, nie wiem, kilkanaście sekund. Połóżmy to sobie ładnie na talerzyku. Zobaczmy, czy nasz ser zrobił się w środku. Ho, ho, ho! Wygląda całkiem nieźle, więc zobaczmy, jak smakuje. Dobre, ale ser musi zostać dłużej. Próba numer 2. No dobra, myślę, że to już. Wyciągamy. Ej, to wygląda mega, mega dobrze. No i powiem wam, że jeżeli chodzi o przypalenie, to tak, na krawędzi. To był chyba ostatni moment na wyciągnięcie. Od góry wyciekło nam troszeczkę sera, więc odsączmy tłuszcz i ostudźmy to trochę. I sprawdźmy, jak wygląda w środku. Ohoho! Czy wy to widzicie? Piękny, płynny ser. Yes! Teraz pytanie, jak smakuje? Powiem tak, to nie jest po prostu dobre. To jest ultra serowe, a dzięki temu ultra dobre. Jak najbardziej zaliczone. Jeszcze muszę tego trochę zjeść. Nie powinienem, ale czuję, że muszę. No, to co? To już wszystkie zerowe pomysły i sztuczki, jakie przygotowałem dla was na dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli któryś z przepisów szczególnie wam przypadnie do gustu, spróbujcie z nami. Gorąco zachęcam. Zapraszam również do serowania mojego kanału, dokładnie tak jak widzicie na moim subie. Znaczy subowania, tak jak widzicie na moim serze. I na poprzednie odcinki. Pamiętajcie o dzwoneczku. To wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Serek spoko.